Przed nami wielkie futbolowe święto. Finał UEFA Champions League, który komentować będą dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za chwilę zobaczymy na boisku dwie najlepsze europejskie ekipy sezonu. Czego jak czego, ale emocji nam dzisiaj nie zabraknie. Lech Poznań zmierzy się z Milanem. Zatem nadszedł ten moment, który wywołuje dreszczyk emocji chyba u wszystkich kibiców, piłkarzy, działaczy, pracowników klubów, a nawet, zapewniam Państwa, u dziennikarzy sportowych. To musi być niezwykłe uczucie wystąpić w wielkim finale UEFA Champions League. Jak w takich warunkach zachować zimną krew i pokazać się z najlepszej strony? Oto kamień filozoficzny, którego szukają nawet najlepsi. Piłka wraca do środka. Aj! Teraz pięknie dobronił, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Tym razem szybkie rozegranie. I teraz zbiega do środka. Będzie bramka! I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak! Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy... Gol! Jest pierwsza bramka w finale UEFA Champions League! Czekamy na kolejne! Mamy zatem potwierdzenie dzięki użyciu technologii Goal Line. Piłka całym obwodem znalazła się za linią bramkową. Gol, proszę Państwa! Spory o to, czy gol się należał. Kibice potrafili niegdyś ciągnąć całe lata, ale jestem dziwnie spokojny, że teraz znajdą inny temat do niekończących się dyskusji. Tutaj mamy bramkę. No i brawo, to co pan... Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Z rożnego w okolice jedenastki. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do annałów. Theo Hernandez. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Próbował dograć na dobieg, ale pierwszy będzie bramkarz. Murawski. Jean Amaral. Lech Poznań, bez piłki. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Zablokowany ten strzał. Podanie do Giroud. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut rożny. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Mocne wejście, ale czyste. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Brahim Diaz. No i znowu są przy piłce.
Odbiór jak z podręcznika, brawo. Tylko minuta dodatkowego czasu. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Parc des Princes po przerwie. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Dobre podanie ponad głowami. Piłka poza boiskiem, out. Olivier Giroud. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Traci piłkę po tym wejściu. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Giroud. Theo Hernandez. A teraz znakomite dogranie. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz bardzo dobra interwencja. Tak, wydawało się, że coś z tego będzie, ale udało się zatrzymać ten strzał głową. Ale uwaga, jest pod presją. Rozpoczęło się ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. I strata kolejorza. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Kessie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Teraz aż się prosi, by centrować. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Theo Hernandez. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Teraz przed szansą. Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Stuprocentowa okazja. Nie ma gola. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatni. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło. Murawski.
Zatrata, przejmują rywale. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. No to jeśli teraz na dodatek dorzucą bramkę z rzutu rożnego, to wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce, to było... I oto jest końcowy gwizdek, mili Państwo. Właśnie poznaliśmy tegorocznego triumfatora UEFA Champions League. Wyjątkowy moment, rozczarowanie jednych i euforia drugich, ale taki jest futbol, a triumfatorzy na pewno zasłużyli na chwilę radości. Świętują teraz wraz z kolegami nieopodal środkowego koła, ale kiedy się cieszyć, jak nie wtedy, gdy zostajesz najlepszą ekipą pośród najlepszych.